Cześć, z tej strony Graf Zero, vlog literacki. W dzisiejszym odcinku nadal będziemy patrzeć na Europę 2022 roku pod kątem książki, pod kątem sprzedaży książki, rzecz jasna, i przyjrzymy się tym krajom z Europy Środkowej, Wschodniej, Południowej też. W poprzedniej była Zachodnia plus Rosja, dzisiaj reszta Europy. Czasami pytacie mnie, dlaczego nie ma na przykład tego kraju, albo nie ma tego, albo tamtego. Ja co jakiś czas sprawdzam te, które by mnie interesowały, i najczęściej okazuje się, że tych danych po prostu nie ma. Może się tak okazać, że gdzieś tam trafiają się dane na przykład z jakiejś księgarni. Ja wtedy nie biorę ich pod uwagę. Chyba że, tak jak w przypadku Łotwy czy Estonii, to są małe kraje, w których pojedyncze sieci księgarskie obejmują większość kraju. No to wtedy w przypadku Estonii tam chyba 2 księgarnie, w przypadku Łotwy 3 księgarnie, i te wyniki są do siebie zbliżone. Wiadomo, że jedna księgarnia ma jakąś książkę na wyłączność, no to ona się w innych nie pojawi. To jest zrozumiałe, ale można wtedy coś z takich wyników powiedzieć, można coś o tym rynku w ogóle powiedzieć. Natomiast te kraje, o które wy pytacie, no to najczęściej nie wiadomo. Pamiętam z Węgrami, kiedyś była taka sytuacja, że ja napisałem do jakiejś sieci księgarzy węgierskiej i oni mi w odpowiedzi wysłali link do jakiejś książki. No, uznałem, że jeśli zrozumieli, to rzeczywiście była najlepiej sprzedająca się książka na Węgrzech, ale no, od tego czasu nic się tam nie zmieniło. Więc takie kraje pomijam. Jeżeli pytacie o świat, to jeśli znajdę w sobie dość energii, co jest trochę wątpliwe, ale jeśli mi się to uda, jeśli usiądę, zepnę się w sobie i napiszę, i znajdzie się ktoś, kto będzie chciał to opublikować, wydrukować, nie wiem, cokolwiek z tym jeszcze zrobić, to ja wam na pewno wyślę linka i taki tekst o tym, co czytał świat w zeszłym roku, powstanie. No, ale to zobaczymy. No, jeśli będą chętni na publikację i jeśli mi starczy sił, to będziemy próbować. Natomiast teraz powoli już przejdźmy do co czytała Europa. I z góry mówię, że będą, zaskoczę was, będą 3 polskie wątki. 2 malutkie i jeden taki naprawdę ciekawy. A zaczniemy sobie od Włoch. Włosi swego czasu mieli taki portal Ariadna chyba on się nazywał. I on rzeczywiście, to była sieć księgarni, grupowali sprzedaży, było to bardzo fajne. Od chyba 2 lat nie istnieje. Nie wiem dlaczego. Znaczy, szczerze mówiąc, to w tym roku nawet nie patrzyłem, czy istnieje, czy nie, ale w wynikach na Google go nie widziałem, więc linku nie sprawdzałem. Natomiast od jakiegoś czasu dane dotyczące rynku książki pokazywane są na głównych włoskich targach książki, takich, które odbywają się w Rzymie w grudniu najczęściej, no i wtedy tam jest ujawniane, co się najlepiej sprzedawało. No i słuchajcie, w tym roku we Włoszech, tak jak spojrzałem sobie na całą listę, to było bardzo mało książek włoskich. To czasami tak się zdarza, że jest jakiś kraj, gdzie z reguły królują literatury narodowe, i nagle się okazuje, że nie ma. Nie. Nagle jest pełno obcych książek, pełno literatury obcej. No i tak tym razem jest we Włoszech, bo z tej pierwszej dziesiątki to tam niewiele było, szczerze mówiąc, włoskich rzeczy, albo przynajmniej było ich mniej niż więcej. Na miejscu trzecim nie ma chyba zaskoczenia. No, pisarka, która święci triumfy w całej Europie, chociaż powiem wam jeszcze taką ciekawostkę, że zawsze poza topkami gdzieś przewija mi się takie nazwisko, jeśli ja nie mylę, Kiyosakiego chyba. To jest ten facet od ekonomii, od jakichś tam poradników, powiedzmy, pseudoekonomicznych, tam ten jakiś młody ojciec, stary ojciec, czy coś w tym stylu. Więc kto wie, czy jakby tak zsumować te wszystkie kraje, to on by nie wyszedł jako jeden z najlepiej sprzedających się autorów w ogóle w całej Europie, mimo że w topki się nigdzie tam nie załapał. No ale to są takie już kwestie tego, że pewne zestawienia mogą zamylać obraz, mogą zaciemniać obraz sytuacji. Dobrze, na miejscu trzecim Colin Hoover, It Ends With Us, tak?
Cóż mogę powiedzieć? No westchnąć tylko mogę, ale że nawet we Włoszech się to przebiło, nie tylko u nich zresztą. Na miejscu drugim, i tutaj też nie będzie zaskoczenia, bo autor i książka, o którym było już w poprzednim odcinku, bodajże we Francji i chyba też w Hiszpanii, a we Francji chyba, czyli Joel Dicker i Sprawa Sandersa na Alasce albo Sprawa Sandersa Alaski. To Booklips na przykład podawał tę drugą wersję tytułu. Ja do końca nie jestem przekonany, o co tutaj chodzi. Ja przeczytałem w ogóle recenzję tej książki w jakimś tam obcym języku i szczerze mówiąc nic z niej nie zrozumiałem, poza tym, że to jest kryminał, to znaczy nic na temat fabuły nie wyciągnąłem i że tam ten detektyw, który się pojawia, to w powieściach Joela Dickera to jest bardzo często właśnie alter ego autora. Okej. Okay. Ale ktoś z was pisał, że czytał chyba te kryminały. Ja nie wiem, w ogóle przyznam szczerze, wiem, że coś u nas było wydane, ale ja się w ogóle z tym nie spotkałem, nie obiłem, nawet recenzje do mnie jakoś specjalnie tutaj nie dotarły. Natomiast miejsce pierwsze we Włoszech będzie ciekawostką, bo być może o tej książce jeszcze nie słyszeliście, ale podejrzewam, że pewnie niebawem o niej usłyszycie. Więc jeśli usłyszycie o takiej książce Rzeźbiarz Łez, prawdopodobnie taki będzie tytuł, niejakiej Erin Doom, no to pamiętajcie, że wcześniej słyszeliście o niej na Gra w Zero Vlog Literacki, bo to jest, słuchajcie, wattpadowy hit we Włoszech. Chociaż muszę przyznać, autorką jest nastolatka, muszę przyznać, że sam opis to wyglądał mi dużo ciekawiej niż na przykład ta nasza Pisgacz Hel, czy tam jakaś rodzina Monet, chociaż do rodziny Monet może trochę podobne. Że to jest historia o nastolatce, która wychowuje się w domu dziecka i tam krąży jakaś legenda, że jest człowiek, czy jakaś istota może, która skupia w sobie wszystkie złe rzeczy i jest odpowiedzialna za wszystkie smutki, to właśnie takie jakieś, no nie wiem, tragedie ludzkie, to jest ten rzeźbiarz łez tytułowy, no ale w pewnym momencie los tej dziewczyny się odmienia i zostaje poinformowana, że ją adoptują. 450 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. To jest tak jak, znaczy to jest norma, to jest po prostu taka norma. No u nas książki, może nie w tym roku, ale normalnie też osiągają takie wyniki. No i podobno szykuje się ekranizacja, więc pewnie usłyszycie. A, właśnie, no Polska. Danych dotyczących Polski nie ma, dlatego tej flagi Polski tutaj nie umieściłem na miniaturce. I cóż mogę powiedzieć? Znaczy są dane częściowe. Coś tam wrzucił Empik, coś tam wrzuciły niektóre księgarnie. Coś można z tego wywnioskować. Podejrzewam, że prawdopodobnie na pierwszym miejscu będzie albo Pisgacz, albo Natalia de Barbaro i jej Czuła Przewodniczka. Tak na moje niewprawne oko, na tyle, na ile śledziłem rynek. Wiem, że jedna z firm zajmująca się sprzedażą książki, to nawet nie księgarnia, a jakiś tam konglomerat księgarni, umieścił Empuzjon jako najlepiej sprzedającą się książkę. I teraz tak, czy to jest możliwe, żeby to Karczuk była aż tak wysoko? Z jednej strony, no nie, bo ja jej w topkach w ogóle nie widziałem, ale na to akurat jest tutaj mniej trochę istotne, bo Tokarczuk, pamiętajcie, wyszła w czerwcu, czyli ona z automatu w zestawieniach, które miały po 20, powiedzmy, książek, była przykryta podręcznikami. Ona mogła mieć bardzo duże sprzedaże, ale podręczniki i tak będą miały większe, więc przynajmniej w tej części roku oczywiście, więc jej nie było widać. I te kilka miesięcy, kiedy ona się tam mogła w miarę dobrze sprzedawać, no to po prostu przeszło. Nie widzieliśmy wtedy Tokarczuk. Natomiast jednak te wysokie sprzedaże i Pisgacz, i Natalii de Barbaro no, utrzymywały się dość długo. Być może gdzieś tam Mróz jeszcze z jakąś książką mógłby wejść, ale wydaje mi się, że tutaj gdzieś się powinno rozstrzygnąć.
Raczej nie Tokarczuk moim zdaniem, chociaż pewnie gdzieś tam koło pierwszej dziesiątki by była. No, ale tyle jeżeli chodzi o Polskę. No danych nie mamy. Może się pojawią jeszcze w przeciągu jakiegoś tutaj najbliższego czasu, to pewnie dam znać. Na razie nic nie wiadomo. Mam nadzieję, że na pół roku, czyli w czerwcu można będzie coś więcej powiedzieć i zrobić osobny filmik, bo ostatnio bardzo pozytywnie do tego podeszliście, więc może Polskę sobie też zostawimy na jakieś krótkie tutaj opracowanie w czerwcu na pół roku i później też będę pamiętał, żeby tam trzymać rękę na pulsie na koniec roku, a my przechodzimy już do Austrii. W Austrii oczywiście znajdują się też w topkach książki nie austriackie, czy też nie niemieckojęzyczne, bo jest i Hoover, jest i Ficek, ale są trochę niżej niż w Niemczech. Natomiast podano trochę danych dotyczących samego rynku książki i samych sprzedaży. Przede wszystkim wzrosły ceny książki od czasów sprzed pandemii o około 1 euro na książce. No to jest dość dużo, bo to jest tam około 8-9%, jeżeli dobrze kojarzę, a może nawet trochę więcej. Co spowodowało, że wzrosły zyski. Się podaje wspaniałe dane, że to rynek austriacki tam wypracował, ho, 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 jest lepszy niż przed pandemią jeszcze. Wszystko fajnie. Ale jak się spojrzy na liczbę sprzedanych egzemplarzy, to się już okazuje, że tak fajnie nie jest, bo jeżeli chodzi o handel detaliczny, w handlu hurtowym to tam spadło im o kilka procent, znaczy nadal jest mniej o kilka procent niż to, co było przed pandemią, natomiast w handlu detalicznym mamy spadki o około 9%, więc jeszcze się nie podniosła Austria od czasu pandemii. No dobrze, a jakie tytuły? Na miejscu trzecim Bonnie Garmus, chyba, nie wiem, czy nazwiska nie przekręciłem. Lekcje chemii oczywiście, tak, książka, o której już było w Niemczech zwłaszcza, w Polsce też wydana, ale wydaje mi się, że była w jakichś topkach, ale nie na tyle, żeby w roku tam zamieszać. Zwracaliście mi uwagę, że na moją pomyłkę, że mąż głównej bohaterki tam nie rozwodzi się z nią, a umiera. Okej, tego nie było w tych opisach wydawniczych, albo przynajmniej w tych, które ja widziałem, więc ja to po prostu źle zinterpretowałem. Nie zaznaczałem i zaznaczam, że książki nie czytałem, tak? Na miejscu drugim Wolf Haas, książka pod tytułem Mul, jeśli dobrze, czyli śmieci, tak? I to jest też pisarz austriacki, dwukrotnie sfilmowany w Austrii, autor serii kryminałów z jednym detektywem, z Simonem Brennerem. I tym razem historia jest taka, że do detektywa zgłasza się pracownik przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją śmieci. Okazuje się, że znaleziono pociętego człowieka, tak, w workach tam różnych na śmieci. Było ciało, no i długi czas nie można było chyba znaleźć serca, jeśli dobrze zrozumiałem. Ten człowiek to znalazł, więc został oskarżony, że to niby on jest zabójcą, ale tak naprawdę nie jest i ten detektyw tutaj teraz szuka zbrodniarza. No, każdy kraj ma jakiś tam swoich chmielarzy, Bondy czy tym podobnych autorów, więc ma i Austria. Tym bardziej, że na miejscu pierwszym autor już na pewno znany tym, którzy oglądają zestawienia moje, bo w Polsce nie był raczej wydany, nic mi przynajmniej o tym nie wiadomo. Thomas Stipstic. To jest człowiek, który był komikiem w Austrii, zasłynął jako komik i potem zaczął pisać. Zaczął pisać kryminały z cyklu takich kryminałów, których akcja umieszczona jest na pewnym konkretnym obszarze, no i one w jakiś sposób mają tam wysławiać ten obszar. Pierwszy był w jakimś miasteczku, drugi był w jakimś winie specyficznym z tego obszaru, a trzeci jest o zwyczaju, a obszar to jest oczywiście Burgenland, o zwyczaju, który przypomina nasze tutaj o polskie kroszonki, czyli te pisanki, na których się wydrapuje jakieś wzory. I tytuł brzmi, dobra, Eierkratz Komplot.
czyli w wolnym tłumaczeniu afera spisek drapaczki. Tylko nie wiem, czy to słowo oznacza osobę, która tam wydrapuje coś na tej pisance, czy tę samą tę pisankę, no ale nieważne. No i to są takie chyba kryminały trochę w stylu naszego Kółko się pani urwało, albo tam chyba Rogoziński chyba też takie pisał, jeśli ja dobrze kojarzę. No takie, wiecie, bardziej humorystyczne niż kryminalne. Dobrze, zrobimy w tym miejscu małą przerwę i za chwilę wracam. Okej, już jestem z powrotem i przechodzimy do kolejnego kraju, do Estonii. Tym razem w Estonii niestety nie podano danych dotyczących wypożyczeń książek z bibliotek. Tak jak widziałem, to niektóre z bibliotek estońskich podawały jakieś informacje, ale ciężko było to złączyć w jedno. Natomiast znalazłem taki smutny trochę artykuł, że w Estonii dużo bibliotek się likwiduje. 50 podano, no ale jak na kraj, w którym było ich tam 500 coś wcześniej, no to te 50, no to jest dość dużo. Ale z drugiej strony pisano też, że powstają nowe, że to raczej się scala, czyli podejrzewam, że dzieje się to, co u nas się już jakiś czas temu działo. No dobrze. I tutaj w Estonii taka bardzo duża sieć księgarska Raamatut, jeśli dobrze wymawiam, podaje zbiorczo, oni 100 najlepiej sprzedających się książek, z tym, że oni tam nie są jedyni, bo jest chyba jakaś też księgarnia Apollo, jeśli dobrze pamiętam, no ale są najwięksi, więc tutaj myślę, że mogę na nich bazować. Co ciekawe, gdzieś w górze był bardzo wysoko zbiorek poezji, autor Lori Rapp. Jeden z jego wierszy jest przetłumaczony w tej akcji Wiersze w mieście, Lori Rapp, jak sobie wpiszecie imię Lauri, tak? Jak sobie wpiszecie na YouTubie, to możecie go odsłuchać, bardzo sympatyczny właśnie taki wiersz, bardzo ładny, nawet mądry, powiedziałbym, ale trochę dziwne, bo znalazłem stronę tego autora w internecie i on tam właśnie reklamował się, że pisze wiersze na zamówienie, nie wiem, jak w starożytnym stylu trochę w poeci. Nie wiem, co to za zbiorek, ale był bardzo wysoko w topce najlepiej sprzedających się książek w Estonii. Co ciekawe, wśród tych 100 książek, ja wam link tam wsadzę do opisu, na miejscu 71 była książka De Miseria Conditionis Humanae Innocentego III. To jest jakiś traktat o naturze ludzkiej. Ale dlaczego w Estonii? To mnie bardzo zaskoczyło, znaczy o upadłej naturze ludzkiej. Estonia zawsze wydawała mi się krajem bardzo mocno zlaicyzowanym, więc nie wiem, co ten traktat tam robi. Z drugiej strony to jest mały rynek, więc 71 miejsce na takim małym rynku to może po prostu kilkaset egzemplarzy się sprzedało, ale kto wie. Nie wiem, bardzo zaskoczył mnie ten Innocenty III. No ale dobrze. Miejsce trzecie. Mori Dorbeck. W wolnym tłumaczeniu tytuł Chcę, mogę, jestem w stanie. W sumie ciekawa historia, bardzo przykra, tragiczna, bo to jest człowiek, który podobno w ogóle nie miał nic wspólnego z pisaniem, z pisarstwem i jako pewien rodzaj terapii zaczął zapisywać swoje wspomnienia po śmierci żony, z którą spędził kilkanaście lat i no, jakby ona zmarła, zostawiła mu jeszcze dzieci do opieki i on no, lecząc się, uczęszczając na jakąś terapię, zapisywał te rzeczy i kiedy je zaczął pokazywać znajomym, wszyscy twierdzili, że to jest tak genialne, że słuchaj, ty to musisz wydać, musisz się podzielić tym z innymi. On to zrobił, rzeczywiście wydawcy na to zareagowali, stwierdzili, że bardzo dobra rzecz i książka się ukazała. Na miejscu drugim nie beletrystyka tym razem, ani nie jakaś książka, no nie wiem, autobiograficzna, bo poradnik. I to jest Jan Aru. Nie przeczytam tego po estońsku. O kreatywności i lenistwie.
Autor jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Informatyki w Tartu. Tartu to takie uniwersyteckie miasto w Japonii. No i tam pisze właśnie, że tu będzie uczył, pokazywał ludziom, dzieciom w ogóle, jak to korzystać ze swojego mózgu. Fajnie mi się podobało w opisie, że chcemy być narodem, w którym każde dziecko odkrywa, do czego zdolny jest ludzki mózg. Okej. Ale jakoś nie ufam takim poradnikom, ale no kto wie. Natomiast na miejscu pierwszym mamy biografię aktora, o którym Estończycy piszą, że to jest jedyny aktor, który zdobył też sławę poza Estonią. Autorem jest Eero Epner. Natomiast aktor, o którym jest ta biografia, to Lembit Ulfsak. O, chyba dobrze wymówiłem. I miał ten aktor, przepraszam, wątki polskie, żeby się mieli, o późnej godzinie to nagrywam, bo zagrał między innymi w Akademii Pana Kleksa, zagrał tam Andersena. Zagrał też w polsko-radzieckim filmie Siwa Legenda i w niesławnej Łzie Księcia Ciemności. Nie pamiętam go z tej Akademii Pana Kleksa, ale może tam Andersena pamiętacie. Więc tak. No ale to rzecz podobno bestsellerowa w całym kraju. Dobrze, to teraz Łotwa przed nami. Łotwa była zawsze zaskakująca, tu były takie ciekawe rzeczy i w sumie muszę powiedzieć, że na trzecim miejscu też jest ciekawa rzecz. Teraz będę podawał dane z księgarni Zweigsne, a tam są chyba takie trzy duże sieci księgarskie, ja się z reguły do dwóch ograniczam, bo na miejscu trzecim na Łotwie jest książka pod tytułem Kurbat, łotewska historia heroiczna, opowieść ludowa w adaptacji Guntarsa Godnisza. To tak mi wygląda, jakby to właśnie jakaś legenda o bohaterze łotewskim. Bardzo dużo w opisie było słów o budowaniu narodu wokół tej powieści, o roli opowieści, o tym podobnych rzeczach, więc jakby ktoś jakąś legendę o bohaterze z czasów no, Bałtów, tak, opowiedział na nowo, opowiedział w formie powieściowej. I to szczerze mówiąc, jakby to wydano u nas, to bym z ciekawości przeczytał. Naprawdę. Na miejscu drugim jest autorka nie łotewska, a litewska i pewnie autorka, którą część z was zna, czyli Krystyna Sabalauskaitė. To jest ta pani od Silvarerum. Ja nie jestem, szczerze mówiąc, jakimś wielkim fanem jej twórczości, nawet przeczytałem dwa pierwsze tomy, no i no okej, czytało się. To wiecie, to są takie książki, gdzie na każdy zły pomysł przypada pomysł dobry. I na każdy plus przypada jakiś minus, więc jakby one nie pozostawiają czytelnika obojętnym, ale są dość specyficzne. No. I tym razem zaczęła pisać o carach i carycach. Carycach chyba. Bo to jest cesarzowa Piotr II, taki tytuł, i to chyba o carycy Katarzynie, jeśli dobrze zrozumiałem opis. Ale co ciekawe, na litewskiej stronie tej książki znalazłem coś, co wygląda jakby było przepisanym blerbem. I tam, słuchajcie, powołują się na słowa Olgi Tokarczuk i na jakiś cytat z Tygodnika Powszechnego w Polsce. Znaczy, to po litewsku, tak? Więc byłem dość zaskoczony, no bo jak tej książki chyba w Polsce jeszcze nie ma. Sprawdzałem, ale ja nie mogłem znaleźć. Nie wiem, może się mylę. Więc jak Olga Tokarczuk mogła ją czytać, ale później doszło do mnie, absolutnie nie zarzucam tutaj Oldze Tokarczuk, że kłamie aż tak, tak? Że być może w jakimś innym języku tę książkę przeczytała, ale później dotarło do mnie, że prawdopodobnie wzięto słowa Olgi Tokarczuk o tych powieściach historycznych autorki i po prostu wstawiono na okładkę, że tutaj polska noblistka chwali litewską książkę. Nie no, okej. W sumie fajnie. Dobrze, ale to na Łotwie drugie miejsce. Natomiast na miejscu pierwszym będziesz miała czterech mężów, Sandra Kalniete. Szczerze mówiąc, z opisu tej książki nic nie zrozumiałem, poza tym, że jest to książka o sile kobiet i że autorka długi czas o niej myślała i wreszcie ją napisała
i że to jest historia jakiejś pani, która gdzieś tutaj w tym regionie centralnej Łotwy sobie żyje, ale żadnych konkretów. Natomiast jeszcze księgarnia Jana Rozesa, ta druga sieć księgarska, nie powiem już tego żartu co zawsze przy tej nazwie, na pierwszym miejscu umieściła książkę Mans na Baga Pirat, czyli Mój biedny pirat, i opis był dość kuriozalny, że to jakiś filozof chce się rozwieść i stwierdza, że ten rozwód to będzie taki straszny dla jego żony i dla jego córki, więc zabije swoją żonę i ten wtedy będzie jej łatwiej i córce też będzie łatwiej. No kuriozalnie to zabrzmiało, ale dobrze. No dobrze. I na koniec, moi drodzy, nie zapomniałem, obiecywałem, i są Czechy na samym końcu. I wreszcie w Czechach jest zestawienie roczne, bo to Stowarzyszenie Czeskich tam Knihokupców od jakiegoś czasu nie robiło tych zestawień rocznych. Ja tam sobie te 52 tygodnie przeglądałem i wybierałem, co tam najczęściej się pojawiało. Wreszcie wrzucili zestawienie roczne, bo Czesi mają taką nagrodę bestseller. To w tym roku nie przyznano. Słuchajcie, no jest, tak. I teraz tak, ciekawostka. Na miejscu szóstym, moi drodzy, Andrzej Sapkowski. Andrzej Sapkowski i jego ostatnie życzenie. I to jest ciekawe, bo ja dobrze pamiętałem, że Sapkowski miał już wydania w Czechach. Nie wiem, jakie to były nakłady. Ja na pewno widziałem Husytów w księgarniach. Sprawdziłem, że są też okładki, miał też wydania swoich tam wiedźminowych książek, więc to musi być drugie wydanie. No i naprawdę, szóste miejsce, no to jest niezły wynik w skali roku. Oczywiście rynek czeski nie jest duży. Nie jest duży. Ale to i tak jest nieźle. No, najwyraźniej Czesi bardzo lubią książki na podstawie gier. Tak. Dobra, tymczasem na miejscu trzecim książka pod tytułem Dolina Rumianku, Hanna Maria Kornerowa. Kornerowa? Nie wiem. Repatriantka z Rosji trafia do Czechosłowacji, wydaje jej się, że jedzie do raju, okazuje się, że wszystko jest nie tak, jak sobie wyobrażała, jeśli dobrze zrozumiałem, to z jakimś, ja nie wiem, czy małżeństwo bierze, czy adoptuje ją jakiś mężczyzna, o którym ona nic nie wie, z którą nic jej nie łączy, no i takie trudne losy tej pani tutaj w Czechach. Tylko tak, sam ten opis, jak i okładka, to tak skojarzyły mi się z książkami, które ja na co dzień widzę w pracy i ich jest u nas mnóstwo i mnóstwo się wydaje i podejrzewam, że większość z nich jest jakaś taka słaba, ale w sumie one się też chętnie się je czyta u nas, więc teraz jest taka moda na takie przekrojowe książki tutaj, najczęściej saga rodzinna przy okazji, o, to już w ogóle. Ale może, no może jest to dobrze napisane, chociaż powątpiewam, no ale może się mylę. Na miejscu drugim książka, o której pamiętam, mówiłem już w zeszłym roku i ona utrzymuje dobrą sprzedaż, kolejny rok. Karina Lednicka, Krzywy Kościół. To jest dwuczęściowa powieść o konfliktach na pograniczu polsko-czeskim. Z perspektywy takiej małej, chyba współcześnie już prawie opuszczonej albo zupełnie nawet opuszczonej wioski, która kiedyś dzięki górnictwu no naprawdę była, no święciła triumfy, chciałbym powiedzieć, dobrze się rozwijała, o tak. Bardzo jestem ciekaw, jak tam polska perspektywa wygląda w tej książce, no może się kiedyś dowiem. Natomiast na miejscu pierwszym znana w Czechach pisarka Katarzyna Tuczkowa, książka Biała woda, czyli Biała woda. I to jest ciekawa rzecz. W sumie ja bym to z chęcią przeczytał, bo tak jak przeczytałem opis i komentarze Czechów, to wychodziłoby na to, że jest to książka o prześladowaniach kościoła w Czechosłowacji w latach 50. Między innymi taka postać jak Józef Plojhar.
były ksiądz ekskomunikowany z kościoła, który idzie na współpracę z komunistami i jako minister tam różne dziwne rzeczy wyczynia i prześladuje. Prześladuje Kościół, a tutaj z perspektywy zakonnic, które nie zgadzają się na porzucenie klasztoru, więc tam trafiają gdzieś, gdzie są prześladowane. Natomiast w jakim kierunku się ta cała opowieść później rozwija, szczerze mówiąc, nie wiem, nie mam pojęcia, ale dużo osób krytykowało w komentarzach na tych czeskich stronach tę książkę, że jest tam rzekomo za dużo faktografii. No nie wiem, ale myślę, że to bym się nie zdziwił, gdyby ta książka się kiedyś w Polsce pojawiła, bo chyba do tej pory jeszcze się to nie zdarzyło, bo jeśli dobrze pamiętam, to coś tej autorki na pewno w Polsce było. Albo przynajmniej mi się wydaje, chyba ta książka z boginiami w tytule, ale nie jestem pewien. Dobrze, moi drodzy. To powoli zbliżamy się do końca. Tak jak już mówiłem, z tym światem postaram się coś zrobić i wtedy poinformuję na pewno na kanale, więc zwracajcie też uwagi na posty, które nie na Facebooku, ale na kanale się pojawiają, to tam jakaś informacja pewnie będzie. Natomiast za tydzień nie wiem jeszcze, co będzie, ale prawdopodobnie taki film, którego wcześniej nigdy nie było, a chciałbym, żeby też raz do roku się pojawiał. I to taka niespodzianka mała będzie. No też może taki trochę podobny do tego, o czym dzisiaj mówiliście. Więc dawajcie znać oczywiście w komentarzach. Ja za wszystkie komentarze bardzo dziękuję. Zawsze staram się na nie odpowiadać. Jak mnie poprawiacie z wymową, to ja też się nie obrażam, ale też raczej mała szansa, że ja się dobrze nauczę. Nie, ja nie mam ucha po prostu do języków obcych, więc to tak wychodzi, jak wychodzi. Mimo tego, że często sobie sprawdzam, jak się coś wymawia, to potem się okazuje, że źle sprawdziłem, albo źle zapamiętałem, albo najróżniejsze rzeczy się dzieją. No i jakieś krótkie piłki się pojawią, bo na pewno przeczytałem Truchlin. Jestem teraz też już, zacząłem jeszcze jedną książkę. Wiem, pamiętam cały czas, że mam przeczytać Harariego i mam przeczytać Pizgacz. Więc tak postaram się zrobić recenzję. No i jakoś będziemy szli do przodu. To był Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.